Ostatni dni przed świętami Bożego Narodzenia zapowiadają się dość biało. Szczęść Boże, Krzysztof Brauer, zapraszam na poranne wydanie prognozy pogody. Chwilami umiarkowany śnieg na wschodzie i północnym wschodzie, a miejscami również od Pomorza przez Kujawy, Pomazowsze i Lubelszczyznę. Inna strefa ciągłych i okresami dość intensywnych opadów śniegu na południu Dolnego i Górnego Śląska oraz Małopolski. Na pozostałym obszarze raczej bez opadów i czasami zaświeci tam słońce. Na termometrach od 0,1 stopni na północy, wschodzie oraz południu. Zachodni wiatr będzie dość silny, a w drugiej połowie dnia od zachodu będzie stopniowo coraz słabszy. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 988 hektopaskali. W niedzielę śnieg z deszczem popada na zachodzie, południowym zachodzie, w Małopolsce i w Wielkopolsce. Ta strefa opadów z biegiem dnia przemieści się w kierunku wschodnim. Wieczorem śnieg z deszczem miejscami od Warmii i Mazur po Podkarpacie. Na zachód od tej strefy, czyli na przeważającym obszarze Polski, popada deszcz lub mżawka. Na termometrach około 9 stopni na zachodzie, 0,1 stopni na Warmii i Mazurach, po wschodnie gdzie i po Podkarpaciu, Lubelszczyzna, a także minus 1 stopni na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Zachodni wiatr będzie okresami dość silny. Pierwszy i drugi dzień świąt w całym kraju z temperaturą dodatnią i silnym wiatrem. Spokojnego dnia z Panem Bogiem.